Karol Linetty nie zagrał w poniedziałkowym meczu towarzyskim reprezentacji Polski z Litwą. Bez Lechity w składzie biało-czerwoni bezbramkowo zremisowali z niżej notowanym rywalem. Nie jest tajemnicą, że pomocnik kolejorza będzie w kadrze raczej jokerem. Były zawodnik klubu z Bułgarskiej Jarosław Araszkiewicz wierzy, że Linetty we Francji zaprezentuje się bardzo dobrze. Karol, wiadomo, że miał trochę kontuzji, ale tak szybko z tego wyszedł i był pierwszoplanową postacią w zespole Lecha i był taki moment, że ludzie przechodzili na Karola, bo bardzo dobrze grał i tego mu życzę, żeby się pokazać z jak najlepszej strony. A czy będzie występował w pierwszym składzie, czy będzie rezerwowym, czy w ogóle nie będzie brany pod uwagę, to wszystko zależy od trenera Nawałki. Także ja trzymam kciuki. Fajnie, że jest jakiś akcent poznański w naszej reprezentacji. Życzę im powodzenia i w szczególności trzymam kciuki, żeby Karolowi się powiodło. Jak przed każdym wielkim turniejem w kraju zapanowało istne szaleństwo związane z reprezentacją Polski. Nadzieje są tym większe, że kadra wydaje się wyjątkowo silna. Ma w swoim składzie piłkarzy klasy światowej, Roberta Lewandowskiego czy Grzegorza Krychowiaka. Nie najlepsze występy w meczach towarzyskich nieco ostudziły nastroje, ale optymiści i tak wierzą w awans biało-czerwonych do ćwierćfinału. Jarosław Araszkiewicz w swoich przewidywaniach jest bardziej ostrożny. Przede wszystkim Wyjdźmy z grupy, no bo trzeba zauważyć, że jest oprócz nas i reprezentacji Niemiec, jest Ukraina i jest Irlandia, także my tak jakby powiedzieć, zapominamy o tych reprezentacjach dwóch, a no, czasy się zmieniają, reprezentacja się zmieniła i na pewno jest silniejsza i mam nadzieję, że obronną ręką wyjdzie w tym pojedynku. Reprezentacja Polski jest już we Francji. Przez kilka dni biało-czerwoni będą trenować w swojej bazie w La Bolle, by potem wyruszyć do Nicei. Tam w niedzielę o godzinie 18 zmierzą się z Irlandią Północną.